Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarus i jest ze mną oczywiście! Marda, siemanko. Siemanko, rzuciłeś mi niezrobionego. I znowu. Kurde. Tutaj widać, kochani, robimy linię produkcyjną! Produkujemy pokebole! Już? Już, no? Dobra. Dobra. O, ale ja mam ich dużo, dużo, dużo. Następne pokebole mamy 12. Czyli 6 dla ciebie, tak? Dobra. No. Masz. Hop. Przy kowadle. Mam, mam łącznie 7. No ja mam 10, bo nie służyłem ostatnio. No właśnie, no kurczę. Tak myślę. Idziemy jeszcze do lasu? Poszukać tego małego? No chciałeś tego żółwika, tak? No kuźwa, ja nie odpuszczę, ja też go chcę ogólnie. Co mnie zaatakowało? Miltank. O kuźwa, Miltank. No niech cię atakuje, ja bynajmniej mam przejść. Pamiętam, że... Miltank was killed? Co?! On się leczy? No. Na Milktanka dobry był albo Ghastly, albo Ogni. Nie. Właśnie na Milktanka najlepsze są waleczne typy. Ta? Mhm. Typu Monkey, Machop. Czekaj, Squirtle weźmiemy po kolei. Pozamieniam Pokémony. I z Charmanderem Medela, bo Charmander ma największą szansę. Z tych, co mam. Ember, jedziemy. W razie czego ja już jestem w lesie. Jak coś fajnego znajdziesz, to krzycz, nie? Spoko. Ja ci coś powiem. Słuchaj, poważna sprawa. Musimy porozmawiać. Kurna, zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. chcesz pogadać, że ty giniesz, tak? Dobrze. No właśnie, właśnie dostałem w pierdziel. Dobrze zrobił. No, o czym? Poważna sprawa. Musimy zrobić bardzo jedną rzecz ważną. No, nasadzić drzewo. A ja myślałem, że ściąć drzewo. Nie ściąć drzewo. Ej, co jest tym... Ten lik to jest do dupy, no. No to jest najsłabszy atak, jaki jest. Ale w ogóle nie zadaje, kurde, obrażeń. Ghastly to jakiś czarny jest. On był kiedyś granatowy. No niby tak. Nie no, run. Tak to nie będę... Run, powiedziałem! Tak. Dobra, złapiemy sobie tego dziwnego Ghastly'ego, a co tam? Na początek niech se będzie. Ej, on mnie trzyma, on nie chce mnie puścić. Niech cię trzyma. Niech cię no lubi, dobra, co cię jest... Trzyma. Za to był withdraw. Bo na początku oczywiście bez opisu to tak nie czytałem. Withdraw, withdraw. Mamy withdraw, mamy tail whip, bubble i tackle. A u kogo? U Squirtle, wodnego. Aha, withdraw to zwiększał obronę bodajże. Tail whip zmniejszał. Mhm. Bubble, a tackle? Tackle to jest atak chyba, nie? Mhm. Jesus. A wiesz co ja sobie załapię? No. Tylko pytanie, czy mój Ghastly ma hipnotę. Nie, ja to pieprzę, kurczę, Milktank się... Uciekłem! Udało się, uciekłem! Kurde. Jeżeli mój Ghastly ma hipnozę, to se złapie Abrę. No, mój Ghastly ma hipnozę na przykład. Tylko, że kurde, muszę go jakoś rozwinąć, nie wiem jak, bo... Nie, mój ale... niestety nie ma. Bo te ataki, to co on ma, to pożal się Boże normalnie, no kurczę. Ja sobie mogę, wiesz, podrapać się po główce tym. Najwyżej, czekajcie. O Jezus, tyk. Mój niestety jeszcze nie ma. Hipnozy? No. Będzie. A który twój ma? Level? 20 któryś, nie? Nie, 10. Nie, to mój już ma za późno na hipnozę. Za późno, jak to brzmi? O, to już za późno na hipnozę. O Jezu, dobra. Idę do lasu. Zabrzmiało to no dziwnie. Ja idę robisz? Się uleczyć. Co robisz w lesie? Zbierasz grzybki. Nosem. O Jezu. No, jeszcze słuchajcie, bo w ostatnim odcinku zapomniałem jednej rzeczy. Podziękować jednej osobie. Oczywiście mam nadzieję, że będzie oglądała odcinki,
No i mam nadzieję, że będzie to słyszała, a mianowicie, że trzymam za tą osobę kciuki, ponieważ ostatnio tam ciężkie czasy w nauce i tak dalej. Mówimy dokładnie o Kirce. Trzymamy kciuki za niego, że mu się tam wszystko ułoży. Żeby dalej mógł wrócić na przykład do nas tutaj, żeby mógł, że tak powiem, dalej ponagrywać ze mną odcinki, gdzie dostajemy w pierdziel na przykład na Hide and Seek czy jakichś tam innych chorych mapach. No, więc czekamy, czekamy, Kirkuś, na ciebie. Mam nadzieję, że dasz radę i będzie wszystko git majonez lemoniada. A, nie myślałeś, że to powiem. Cisza, Murder tu uciekł. Nie, tak się zastanawiam, za co ty mu dziękujesz, ale dobra. No za co? No to wiesz, dobrze się z nim gra, no. To jest, wiesz, to już jest nasz kumpel, no. Trzeba trzymać kciuki, wspierać chłopaka. No. Na szczęście nie jest taki leniwy, jak pewna osoba. Spadaj! Spadaj! Akurat nie mówię o tobie. No ja myślę. Żółty co? Boss? Poczekaj, nie atakuj, nie atakuj. TP Mindar. O Jezu, nie tylko Nidori mail. Zgadnij, który on ma level? 30. Wyżej. No żartujesz. 58 level. A jaki jest najmocniejszy twój Pokémon? Ile ma? 18. No chyba kpisz ze mnie. Nie. To jak go masz zabić? Znaczy... Nie wiem. Dobra, obserwujemy. Trzymamy kciuki. Mardart, Mardart, Kilawa, Kilawa. Pilawa? Jest taka miejscowość. O, nie ma Pilawy, to znaczy Quirklawy. Ale Gastlim, on jest... Nidori Mail to jest chyba kamienny, nie? Nie, trucizna. Trucizna. To już mnie nie ma. Coś mnie dorwało, Vulpix mnie dorwał. To już mnie nie ma, miło było. Ty, ale pierwszy raz w sumie chyba żółtego spotykam. Coś mi łazi, to no... Tak? Nie, ja już zaraz znajdowałem, ale wiesz... Ale kurde, teraz naprawdę jest różnica levelowa. Wtedy tam było góra 10 leveli, nie? Różnica. Cicho, Vulpix aleje. To jest wyzwanie. Czy Vulpix przypadkiem nie uciekał? No, miał taki atak. O ile ma. Ty weź kurna tego złotego ode mnie, bo jak wezmę, zabiję ten... No, zobacz, no, zobaczcie. No lata wokół mnie ten złoty, no. No, niech się zabije. A co tam? Charmanderem wykończę Vulpixa i będzie level. Cholera, scratch użyłem. Dobra. O, uciekł. Dobrze, bardzo dobrze. Gdzie on jest? Tam jest. Ale jak to zasuwa! Nie, koło mi tak tanków nie idę. A jakby się rzuciło pokebolem, to będzie tak samo duże. A nie, Nidori Mail. Jaki jest następny po Nidori Mail rozwój? Nidorano i później ewolucja kamieniem. Nidor Ty, ale Nidorano to przypadkiem nie jest już właśnie powyżej 40? Nie. Dobra, wiecie co, przykro... Wybaczcie, ale nie mam czym pokonać tego kolesia. Kurde, no. Ale wiesz co, ale żal. Kuźwa, zostawiać go. Ty, ale naprawdę, ja tylko myślę, kurde, Bosik pewnie pokonam, nie? A tu no. 58 poziom. No ogólnie, co mnie dorwało? Gastly, no Jezu, na 17. Ciekawe, czy Gastly'ego da się uśpić. O, da się. Właśnie mój Gastly ma jedną jednostkę życia. Tylko wiesz co, mnie martwi jedna rzecz. Pokémony pod ziemią się nie spawnują w ogóle. Martwi cię tam o mnie, nie? Ja ich nie lubiłem nigdy. A ja lubiłem. I w jego bardzo łatwo było tam ewoluować. Nie, dziękuję. Wiesz, nie lubiłem. Szczególnie kopiesz sobie grudkę ziemi. No kuźwa! Miód nie... Ja to przemilczę. Co? Niebieski boss mnie zaatakował. Tepnij się do mnie. Bo mogę zginąć, bo mój jeden z Pokémonów zdech. Wcześniej. Już będziesz sekundę. Musiał go zatłuc ewentualnie.
Ma 25 level, nie jest źle. Ja za sekundę będą wracam. Dobra. No to kochani, kurna, to ja mam przerypane, no. Miód. Aha, Squirta zaraz nie będzie. Tak. Aha, już go nie ma. 25 level to jest przerypane, słuchajcie, naprawdę. Nie wiem, nie czaję, kurde, trzeba było poczytać, co to jest. Dobra, skraczę, no. Aha. Ember? Aha. Wiecie co, szybko do domu. Spróbujemy jeszcze raz, bo możemy go uśpić właściwie i to nie byłoby głupie. Ha. Tylko 25 level, kurde, to jest o 10 więcej niż ja mam na najmocniejszym Pokemonie, no. Jesus. Ciekawe, gdzie Mardart poszedł. Jak go trzeba mnie tutaj, to kurde go nie ma. No ja cię przepraszam, już jestem, miałem niestety telefon z pracy. Tak, jednym słowem stwierdzili, już nie przychodź. Wytrzepaliśmy worki. I co, zabiłeś go czy nie? Nie, lata gdzieś tam koło ciebie. A co to było? Aha, dobra, widzę. O, akurat mnie zaatakował, 28 poziom. Miejmy nadzieję, że... 28? No. Dla mnie był 25, czyli się skaluje jednak dalej. Tego nie zmienili, tylko widzę, że jakoś się nieuczciwie skaluje i to strasznie wysoko. No dajesz miód. Jesteśmy takie cieniaste, że nawet niebieskiego nie możemy zabić. O! Jest nieźle. Bardzo dobrze. Może Killava nie dostanie teraz pierdziel. No dajesz. Oby. No, miód, daje radę. Tyle, że on obniża moją obronę. Ale tak, kto? No, miód. Także może mnie ubić na... No właśnie, prawie na jeden atak. Zabiłeś go? Mhm. O. Ale ładny atak. Ale gdzie to wypadło? Nie wiem jeszcze. A teraz nie wypada na ziemię. Od razu deki. Mhm. Co masz? Pokaż. No pochwal się, rzuć tutaj, żeby widzowie widzieli, no. Tu mamy atak, mamy Great Balla. Focus Blast, dobry. Wszystko jest dobre. Teraz to tak. I Great Ball. Great Ball na... to już mniej dobry. No gratuluję, twój pierwszy boss. No, tylko Killava prawie wykończona. Kurde, trzeba było Killava. Znaczy Charmandera mi wykończył bardzo szybko, ale widzę, że miałeś dużo farta też. No. Bo on mógł zapodać, wiesz co? Nie, powiem ci tak, on mi cały czas obniżał obronę, także on mógł mnie wykończyć tak naprawdę na jeden cios, nie? Jeden krytyk? No. No tak, no to byłaby dupa trochę. Co ja z tą dupą? Nie wiem, może masz jakieś odchyły? Venom odchyły? Nie ma żadnych takich. Ukryte potrzeby? Ukryte potrzeby? Potrzeby? Pani potrzeba taksówkę? Taksóweczka czeka. Pitu, Nidori Flame znowu maluśka taka. Jezu, jak ja je lubię, no. One są piękne. Pitu, tak wyglądają jak małe takie trochę kotki, nie? Ponoć. No tak, zarobiście, ja już nie mogę biegać. Ja już od dawna nie mogę biegać. Aha. Myślę, że żarcie skończyło. No. Nie, trzeba będzie ich poszabrować trochę. Hakuna! Weź, ty poproszę coś z tym deszczem zrób, bo... Muszę. Dobra, ja zrobię. Na. Nie, no bo kurde... Ja jedno co się zgodzę z kapitanem Sparklezem, jak on nagrywa... To co? O kuźwa. Czekaj, tylko go... Chikorita mam. Też roślinny z nowej generacji. Ja chcę ją. Jak ona wygląda? Też takie z liściem na głowie. No to widzę właśnie, nie, tamten miał na ogonku chyba. Dobra, trafiłem. E? Pewnie w drzewie jest. Ta. Przesuńcie się! Tylko jak ty tu ją dojść? Wiesz co? A, tej hipnozy nie masz. Dobra, spróbujemy likiem.
O, ma ostry gdzieś. Czekamy Nie, to Legiona. dziwo, dzisiejszy odcinek jest bardziej na moją stronę z łapaniem Pokemonów. No nie? A tu jest, Jezu, ja pytam, patrzę, gdzie ona jest? No, nie widzę jej zdrówka, tylko oj. No, No, teraz... już bym pokebolował. Dopiero No. teraz. Zobaczcie, przyjrzyjmy jej się. Takie maluśkie. Ty, ona ma jak piesek, obrożę taką kolczastą. Z kolczami. O, Ale i o. tak ogólnie nie będę chciał, ale na razie wezmę. Dlaczego nie będziesz chciał? Bo Turtwig i Bulbasaur są o wiele mocniejsze od niej. No ha. Ale śmieszne, maluśkie. Oj, nie złapałeś chyba, bo gdzieś coś rypnęło. No, drugiego rzucam. Rzucaj, rzucaj! Tylko jej nie zabij. To ja idę tego Turtwiga szukam. No i złapana. Gratuluję, graty, graty, czasem na raty. Boże, te moje teksty to czasem przerażają mnie samego. Ja znowu zaczynasz rymować. Coś mnie... Aha, i jeszcze jest teraz głód taka mnie bije. rzecz, No. gdzie jesteś? No. Że jak ktoś cię na przykład podczas wyzwie do walki, możesz to odrzucić teraz. A to dobrze. Także teraz taki Mardar cię nie wyzwie od tak. Wiem, wiesz dlaczego może się nie spawnować? Bo ja nie wiem, czy na serwerze tutaj nie jest ustawiony poziom trudności easy? To byś musiał zobaczyć. Albo poziom peaceful jeszcze A no może tak, być. bo my coś tam zmienialiśmy ostatnio. No właśnie, ja nie wiem, czy nie jest na peacefulu, bo jeżeli jest na peacefulu, pamiętaj, że Pixelmon zamienia część tych złych Pokemonów, ID i tak dalej, kombinuje, więc No, może no, dlatego się no. nie spawnują pod ziemią. Do naprawienia. To Jeżeli będziemy to, to. musieli popatrzeć tyle. Ta, pogłówkować trzeba, ale naprawdę mi nie żal ich, no. Może tak zostawmy. No nie, no bo nietoperze posrane, kurde, atakują i... Kopiesz sobie skałkę, taki zadowolony, happy, albo już nie powiem, diamenta i nagle chlap i nie masz nic, no. Ty, ja jestem ogólnie przerażony. Ta Chikorie to na 12 poziomie ma ataki Pokemona z 50 poziomu. Ty żartujesz? Nie. O jakim mówisz? Synteza, to co leczyło ci Venozaura, na przykład. A, Synthesis? No. No. No, 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 to jest dobre. No dobra. To mu, kurde, przekombinowali trochę, no. Ej, no co to Albo kija po prostu wafla, ja no. miałem aż takie szczęście. No tak, bo pierwsze, ale kurde, ale nie. Pierwsze, jakie mają ten, ruchy, to są losowane, ale... Ale z puli chyba dla tego levelu, nie? Czy w No, ogóle? nie wiem właśnie, jak to jest. Może widzowie będą wiedzieć więcej. No właśnie, jak ktoś, jak wiecie, na przykład pierwsze ataki, jakie są, jak złapiecie danego auto. Siemano! Ja jestem po drugiej stronie, ha, ha. Kurde. Boże, jaki brzydal. Zielony glucik. No, jeżeli wiecie na przykład, jak to jest w systemie pixelmonowym losowane, czy to jest ogólnie z puli wszystkich ruchów, czy... Bo to, wiesz co, możliwe, że to... Kakuna! Że to ta kakuna. Nie, no możliwe, że to z puli wszystkich ruchów, bo często masz na przykład normalna, tak? Jakieś takie albo dziwne jakieś ruchy. Co? Co to było? Mardart? Zniknął. Dobra. Wiecie co? Gdzieś tu coś słyszałem. Tylko co to było? Medepad? Nie wiem. A! Spadłem! Znowu Mardar się gdzieś zapodział jak zwykle. Tam stoi! Gryfujemy go? Poczekajcie, czekaj. Poliwag? Poczekajcie, wiecie co? Zrobimy... What the f... Przepraszam, ciebie już jestem.
Nie lubię cię. Co znowu? Chciałem się pobawić twoim kosztem i zaatakował mnie. Poliwag! Ogólnie ja chciałem go zaatakować, ale wybrał ciebie. No. Cholera. Dobra, mi się by przydał jakiś wodny Pokémon jeszcze. Wodny? No tak, a mi roślinny dla odmiany. Dobra, Squirtle. Squirtle, pokaż co umiesz. Tackle. Dobra. Mnie jakiś Farfetch na 41 atakuje. Poliwag? To co? To jaki to? Wodny. Wodny. No to fajnie, wodnym rozwalam. Squirtle Poliwaga. No biedactwo. Będzie level. Musi być jakiś level. Jest na Gastly. Curse, klątwa. Nie bierz tego. Połowę życia ci zabiera, żeby go zaatakować i rani go co turę. No tak, no ale... Jakie połowa? Co ty gadasz? No, poświęcasz połowę swojego życia, żeby na niego narzucić klątwę. No, tego życia też za wiele nie mam. No, teoretycznie się mogę wziąć, jak będę miał później dużo życia, to wiesz, to się przydaje, nie? Zawsze połowę zabiera, nie? W razie czego. Tak? Mhm. A move that works differently for the ghost type than for all other... Aha, bo... Ale to inaczej działa na różne typy. W sensie tak napisane jest. Tak, na duchu rzucasz klątwę, na pozostałych tak naprawdę zwiększa ci staty jakieś tam. Dobra, to wywalamy klątwę. No ale to znaczy, że się rozwijamy. Jest dobrze, bardzo dobrze, tak. I znowu nie wiem, gdzie ja jestem. I znowu idzie noc. Co do cholery? No ja idę do domku się uleczyć, bo została mi tylko jedna cikoritka. Cikorita! Kuźwa! Fet, bo mnie zaatakował na 26. A mnie na 41. Wykończymy go Charmanderem może. Aha, już nie mamy Charmandera. Szybko! Hipnozę zarzucimy mu. Aha. No ja jeszcze na dwóch. Już nie mam co zarzucać. Cholera, jakie one mocne! No co ty chcesz, to jest jednak ptak, nie? Ptoszek. No, ptaszyczka to... To tak, ja potrzebuję jeszcze... Aha, właśnie, jak będziesz widział jakąś abrę, tak w granicach 14 poziomu, to daj mi znać. W granicach tak zwanego rozsądku? No. Tu są ptaszki, a ja zginąłem. Biedactwo. Nie wiem, gdzie idę, ale dobra. Ty jesteś przy domu? No, już jestem. Czyżbyś się tepał? Nie. Drogi nie znasz? Nie, zgubiłem się. Ja pierwszy. Wypchał się. A! Ja tu leczę Pokemony! Ty, jedno serduszko mi zostało! A mi dwa. Nie, dobra, teraz na poważnie, trzeba się wziąć za jedzenie trochę. No, bo to zaczyna być żenada. Bo to żenada z tego, że mamy się. Pokemony, jak nie mamy jedzenia. No. A Pokemony trzeba karmić. Tak, sam jesteś Pokemon. To ja jestem ciekaw, czy wprowadzą coś takiego, że Pokemony trzeba karmić. Po co my na marchewki? Nie wiem, po co nam marchewki. Ty, nie mogę zadeptać pola, ale dobrze. A, trzcinę sadzisz. Bardzo dobrze. O, nie, dobra, da się zadeptać. Venom zadeptał kawałeczek. Bo Venom jest niedobry. Niedobry Venom, o, bardzo niedobry. Ty, ale normalnie, aż nienormalnie. No. No, kochani, dalej, kontynuujemy pytanie, czyli... Czekam na więcej podpowiedzi. Jaki zawód wykonuje Mardart? Czy ktoś trafi, dostanie... Czarnego Aprikorna? Wyślemy pocztą mailową. Oczywiście. I przypominamy, osoby, które wiedzą, nie biorą udziału w... Tak jest, dokładnie. Nie psujmy zabawy. Kurde, dobra. Ty, co to tam jest? Było? Nie ma? Zniknęło? Gdzie? Koło wody? Ja to chcę, nie wiem co to jest, ale jest to dile. To daj. O, to jest bardzo dobry wodny Pokémon, też na niego będę polował. Lepszy niż Squirtle? Ta sama siła mniej więcej. Mniej więcej? No.
To myślisz, że mogę go zamienić, tak żeby nie mówili, że... Oczywiście. Dobra, próbujemy. Cholera, Czekaj, Charmander... ja się cofnę do ciebie w razie, gdyby ci nie wyszło. Jakbym go zabił, na przykład. Ja boję się, że mogę go zatłuc. Fight. Hipnozę zarzućmy. Zarzućmy hipnozę, słuchajcie. Kurze, fuksiasz. Dlaczego? Ty masz szczęście do tych Pokemonów. Cicho, tackle. Dobra. Najmniej mogę zadać wodnym wodnemu, no nie? Tak. No tak myślę. Jeszcze raz tackle. Starczy. Bag. Pokémon, Ultra Ball i jedziemy! Jesus. Będziemy mieli Pokémona, Znowu wodny, to już drugi. Bez sensu. I to z nowej generacji. Z nowej generacji, to ten... co? Uciekł mi. Cholera. Dobra, rzucimy jeszcze raz. Waiting. Kręci się kamera, waiting. Kuźwa. Złapiesz waiting. Jest. And the winner is... Toto Dile. Kuźwa, aj. Krokodylek. To jest wodny, tak? Mówisz. Tak. Kuźwa, jak... Jakie odgłosy wydajecie, ty jesteś? Masz przygłuszony? Nie, ja już jestem daleko od ciebie. Nie, trochę przyciszony mam. Czekajcie jeszcze raz. Dobra, ci. On robił. Kurde, jaki koleś. Ale wiesz co? Zupełnie jak ty. Też tak robisz. A kici w oko, dziadu, jeden. Dobra. Dobrze, będziemy babciu. Kończyli. Będziemy kończyli. Czyli dzisiaj dobre wyniki. Ty złapałeś tego, a ja tamtego, tak? No. No, powiedzmy. Oj, wełenka się przyda, bo tutaj jakaś owieczka zgubiła. No, przyda się, bo trzeba spawn przebudować nasz. Dokładnie. A do netheru po kwarce raczej nie pójdę. Dlaczego? Bo tam są pigusie. Ale pigusie nie robią krzywdy, dopóki ty ich nie pykniesz. Dopóki ich nie pyknę? No, dopóki ich nie pyrgniesz. Czekaj, kto tam mówił, że o pyrganiu? Nie wiem. To się zawsze śmiałem. W gwarze jakiś, po, nie wiem, jakiś jest pyrgać słowo. Oj, Milktank, odejdź. Milktank, idź na niego, daj mu nauczkę. Nie wierzysz, co znalazłem. Chikorita! Tu łap szybko. No kuźwa, no proste przecież. Bo muszę mieć jakiś liściasty. Ja spróbuję jeszcze ewoluować swoją. Ty! Nie, no nie mogę, kurde. Watergana ma krokodyl. No norma. W końcu to jest wodny atak, nie? Przypomnij mi, chyba na liście to dobry ogień, nie? Tak. Dobra, weźmiemy Gastliego może. Weźmiemy ją, uśpimy. O, hipnoza, kurde, się przydaje. Aha, Mislit. Zaraz mi ona zabije. Ty, ona mocna jest. Charmander! Jedziesz, Charmander! Jak ją zjechałem! Charmander! Na włosku. Jedziemy, łapiemy ją. Waiting. Kręcimy kamerą. No i moja Chikoritka już jest na drugim poziomie ewolucji. Aha, nie udało się. Charmander! Jak będzie wyglądać, to zaraz zobaczysz. No właśnie, ciekaw jestem, co mnie czeka, nie? Waiting. To jest po drugiej stronie Charmander, więc mam nadzieję, że nie tak? Oddaję jej. Aha. Co? Charmandera walczysz, czy... No, Charmandera mam, ale nie chcę, żeby jej uderzył przez przypadek, bo to będzie trup. Ona 11 level, a mój ma 15, no. Ale na szczęście jest różnica też w drugą stronę, że mam troszeczkę mocniejszego i dosłownie wymiatam, nie? Mhm. Jest Chikorita złapana. Wygląda dziwnie co najmniej. O, taki ekran się pojawia. No. Cancel. What the f... Ty wiesz, na co mi to wyglądało? Daj jeszcze raz. Potwór z Loch Ness. No powaga. Fajne. No dobra, kochani, czyli tak, reasumując,
moje Pokémony, co zostanie? Todile w takim razie zostanie, skoro mówisz, że jest taki mocny jak Squirtle. Na razie zostaje Charmander i Gastly. Squirtle, no na razie musi zostać, bo i tak mam jeszcze mam niedosyt Pokémonów tutaj, nie? No u mnie na pewno Gastly wyleci z drużyny. Chikorita zostanie na razie, póki nie znajdę tego tego, co Żółwika. Żółwika, mam tylko dwa Pokébole, zajebiście, no. No ja mam 8, jak potrzebujesz. Dobra, to tam później sobie zrobię, nie? No, na razie ogólnie rzecz biorąc robimy Dream Team marzeń pod tytułem Nowe Pokémony. Co to? No, dobra, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście, komentujcie, kochani, jak najbardziej, jak najwięcej, bo jestem ciekaw, co o tym sądzicie, jakieś nowe pomysły i tak dalej. No, kurna, spadłem z drzewa i mam pół serduszka już tylko. Zaraz zginę, nie dojdę do domu. O, wełna. No, komentujcie, subskrybujcie, rośnie w siłę nasza elita tutaj, czyli już mamy ponad 3000 widzów. No i oczywiście żegnamy się. Ardart? No, na razie. Czyń honory, tak? Na razie, trzymajcie się i do następnego. Hejka!